Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimension One. Powracamy do Terra Invicta na wczesnym etapie dostępu, gramy projektem Exodus i w poprzednich odcinkach chociażby obcy założyli swoje własne państwo na Ziemi, które zostało im przekazane przez sługi. My staramy się zindustrializować przestrzeń kosmiczną jak najlepiej możemy i zmienia się znowu rzecz, która w świecie przedstawionym zmieniać się nie powinna. Otóż zmieniają się pewne podstawowe założenia w najnowszej łatce, którą do której zaktualizowałem grę. Zgodnie z informacjami od Peruna, ta łatka chociażby zwiększa ilość kontroli misji, jaką gracz może posiadać, zanim obcy zdecydują dobrać się do jego tyłka. 200 kilkadziesiąt teoretycznie powinniśmy być w stanie tej kontroli misji zużyć i nie ma co nie skorzystać z tej możliwości w moim mniemaniu. Tym samym większość naszych obaw, które mieliśmy wcześniej, zanika i chociażby możemy zobaczyć, że planuje obecnie zrównoważyć naszą ginącą, składającą się gospodarkę odpowiednią ilością nowych fabryk, nanofabryk, kompleksów nanofabryk, wręcz można rzec. Czyli dwa takie olbrzymie kompleksy nanofabryk są obecnie tworzone na orbicie Merkurego. Zobaczymy tutaj, ile nam to zapewni zysku. Nie zobaczymy. Z pamięci powiem wam, że powinno to być 240 miesięcznie za każdy kompleks. Jeżeli żaden inny budynek nie jest zbudowany, żaden inny komponent nie jest zbudowany na tej stacji kosmicznej. Tym samym mając straty na poziomie 4000 i wiedząc, że tutaj mamy maksymalnie 20 modułów, dwa obronne odpadają, około 6 modułów odpada, czyli na każdej z tych dwóch stacji mamy 14 modułów, 28 modułów, zaokrągmy do 30 razy 240, czyli to jest powiedzmy, że w drugą stronę obrócimy. Odejmiemy ten minus, będziemy mieli na plus tyle. W zaokrągleniu bardzo dużym. Wybaczcie. W ten weekend nie pojawiło się dużo odcinków, bo ja zwyczajnie z gorączką leżałem. Teraz jakieś leki przyjąłem, usiadłem, siedzę i próbuję nagrywać, próbuję prowadzić narrację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chciałem, żeby nie pojawił się żaden odcinek, więc zobaczymy, jak wiele błędów uda mi się w te 40 minut dzisiejszego odcinka opakować. Ten wstęp wydaje mi się już być i tak zbyt przydługi. Widzicie zarys, widzicie co się zmieniło, a wiecie co nowa łatka wniosła. Jeszcze kilka innych rzeczy ta łatka wniosła, ale już nie pomnę nawet. Skupiłem się tylko na tej najistotniejszej dla naszej strategii i taktyki. Zmianie z ilością kontroli misji, zanim obcy zaczną się na nas bardziej wkurzać. Przeskoczmy do jakiegoś ciekawszego momentu. Kolejne negocjacje z inicjatywą. Tym razem chcemy zabrać im dwie organizacje, które dają bonusy do wydobywania w kosmosie, co nam się może dość znacząco przydać. Zabrać te zasoby, których mają nadmiar, zabrać im pieniążki, żeby wytrzymać do momentu, w którym więcej naszych nanofabryk na orbicie zacznie działać. I na ten moment Illuminati są tolerancyjni względem nas. To jest znów szczody podarek z naszej strony, handel, więc jeszcze bardziej powinniśmy ich na naszą stronę przeciągnąć. Pamiętajcie, używamy innych frakcji do tego, żeby rozpraszać obcych. Więc im bardziej inne frakcje są potężne, jeżeli chodzi o ich infrastrukturę orbitalną, tym mniej czasu obcy będą mieli na ganianie za nami. To jest moja logika na ten moment. Na ile ona jest rozsądna, to jest problem tego, że efektywnie nikt jeszcze nie wie. To jest tak skomplikowana gra Grand Strategy z tak wieloma zachodzącymi na siebie mechanikami,
że nawet osoby, prawda, które mają przegrane, nie wiem, te 200 powiedzmy godzin, jeżeli nic praktycznie innego nie robiły, no to są w takiej jednej piątej, jednej dziesiątej drogi do stania się quasi ekspertami. Tak więc to jest mój zamysł, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oni dostaną dość dużo technologii ode mnie, które znów ułatwią im dalszą ekspansję w kosmosie. Ja dostanę od nich to, co dla mojej strategii jest najistotniejsze, i przeskoczymy do jakiegoś kolejnego ważnego momentu. Wreszcie się doczekaliśmy, nie wiem, gdzieś tak rok po założeniu tej administracji obcych, Stany Zjednoczone wreszcie wypowiedziały wojnę. Wreszcie łamane na dopiero. Ludzkość pierwsza, Wielka Brytania wreszcie też wypowiedziały wojnę. No, czekaliśmy tylko z rok jakiś, tak lekko licząc. Ale wreszcie frakcje, których jedynym zadaniem jest walka z obcymi, obudziły się i realizują to swoje podstawowe zadanie. Troszeczkę martwię się o zachowanie obcych, bo nie atakowali mnie ostatnio, ja zniszczyłem bazę, więc nie wiem na ile. Ostatnio, prawda? Podczas ostatniego odcinka, więc nie wiem na ile mogę sobie pozwolić zniszczyć teraz jeszcze jedną bazę. Najprawdopodobniej będę chciał odczekać jeszcze chwileczkę. Coś jeszcze ciekawego się wydarzyło. Mamy troszeczkę więcej punktów kontroli misji. Mamy dość duże problemy z naszym dochodem zasobów kosmicznych, kasy. Będę starał się to jakoś zbalansować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Kolejny przeskok. I tak jak się spodziewaliśmy, wreszcie obcy zdecydowali się odrobinkę na nas zemścić. Wysyłają flotę w kierunku stacji kosmicznej, która w zamyśle ma służyć do rozpraszania obcych. To jest stacja kosmiczna składająca się z samych kolektorów słonecznych. I przeciwnik, z racji tego, że posiada olbrzymi okręt klasy, prawda, statek matka, to jego ilość delta V dostępna do manewrów jest ograniczona. Musi zachować wystarczającą ilość delta V, żeby powrócić do swojej bazy, więc im bardziej musi się miotać po niskiej orbicie, żeby zniszczyć malutkie stacje, które są nam zupełnie do niczego nieprzydatne, tym lepiej dla nas. Więc to wygląda mniej więcej tak. Płacimy 0,75 i 0,75 metalu i chemicznie aktywnych substancji. Idziemy na taką stację. Płacimy 3 razy, powiedzmy, za panele słoneczne. Zostawiamy to. Wysyłamy tutaj tylko i wyłącznie ochotników albo skazańców, albo jedno i drugie. I obcy w ten sposób niszczą stacje, które mają dla nas zerową wartość i są stworzone tylko i wyłącznie po to, aby obcy mogli odreagować. Nie jest to oczywiście najbardziej humanitarna strategia, ale jest to strategia skuteczna zwyczajnie. I przeskoczymy do kolejnego ciekawszego momentu. A tymczasem na Ziemi wreszcie armie Ruchu Oporu i Ludzkości Pierwszej atakują administrację obcych. O, i Ludzkość Pierwsza niszczy nasze bazy pozwalające nam wystrzelić obiekty na orbitę. Niezbyt miłe z ich strony, ale praktycznie nieistotne na dłuższą metę. I widzicie, obcy cały czas miotają się po tej niskiej orbicie, niszcząc nasze bazy stworzone do tego, żeby ich rozpraszać. Dlaczego nie mogę kliknąć na tą flotę? Tutaj mogę kliknąć. I widzimy, że coraz więcej zapasów. Jeżeli się nie mylę, też rakiety, a nie, rakiet nie zużywali akurat. Ale i tak ta flota koniec końców się znudzi, wróci do siebie, a gdy przyleci po raz kolejny, to istnieje duża szansa na to, że nie zaatakuje nas, a zaatakuje zwyczajnie, moi drodzy,
I tak jak mówiłem, pokojowo będziemy dołączali te malutkie popierdółki tutaj pomiędzy Indiami a Wietnamem się znajdujące. Stworzymy z nich jedno wielkie państwo, później dołączymy również Indonezję i to jedno wielkie państwo później wchłoniemy w Pan Asian Combine. Taki jest nasz zamysł, ale to zamysł na kilka najbliższych lat, więc na pewno nie zostanie on zbyt szybko zrealizowany. Musimy zaczekać teraz chociażby, aż skończy się czas, żeby to wchłonąć. Musimy wszystkie inne okoliczne państewka poprzejmować również, więc dość dużo będzie się tutaj działo. A na ten moment przeskoczymy dalej. Pewnie będę starał się przyglądać uważnie, jak wygląda walka tutaj. Ale kto wie, co dalej się wydarzy. I w końcu tym, którzy powinni być to uczynić wcześniej, udało się uczynić to, co powinni. Udało się wypchnąć obcych z jednego z regionów, które opanowali, ale zobaczcie podstawową różnicę. Gdy walczymy przeciwko innemu ludzkiemu oponentowi, w sensie w świecie przedstawionym, prawda? Walczymy zawsze przeciwko AI z punktu widzenia gracza, to cały kraj kapituluje i przechodzi pod naszą kontrolę. Jeżeli walczymy z obcą administracją, to oni się nic nie interesuje za bardzo podział, prawda, polityczny na ziemi. Musimy ich wypchnąć z każdego poszczególnego regionu. Tak. I dodatkowo możecie zauważyć, że obcy cały czas są dość mocno zirytowani i wygląda na to, że będę musiał wybudować kolejną serię platform, którą będą mogli zniszczyć, żeby się rozładować. Opracowaliśmy technologię ultrakapacytorów, tym samym możemy opracować garść technologii efektywnie najlepszych, do jakich będziemy mieli dostęp. Czyli na przykład przeszło terawatowe reaktory fuzyjne. To jest niezbędne, żeby zrealizować po pierwsze nasz podstawowy cel, czyli stworzenie struktur zdolnych do wsparcia naszego okrętu, który planujemy międzygwiezdnie wystrzelić. Więc to jest wysoki priorytet dla nas, ale najprawdopodobniej będę chciał połączyć opracowanie najlepszych laserów z najlepszym spektrum dla laserów, aby nie badać już pomniejszych, takich pośrednich technologii, tylko od razu skupić się na opracowaniu tylko i wyłącznie najpotężniejszych. Również jest jeszcze inna możliwość, skupić się przy okazji na stworzeniu najpotężniejszych okrętów jednocześnie. I wydaje mi się, że to byłoby nawet dla nas rozsądniejsze. Więc zrobilibyśmy coś takiego. I najprawdopodobniej zwiększylibyśmy wydobycie wody, może. To jest jedna z możliwości, powiem Wam szczerze. Hybrydowy pancerz możemy też obiecować. Nawet jeżeli nie będziemy go używali na naszych okrętach, bo wymaga tworzyw obcych, to pamiętajcie, że nasze stacje obronne na przykład, nasze moduły obrony na stacjach kosmicznych, jeżeli się nie mylę, powinny automatycznie używać najlepszych pancerzy i mam nadzieję, że używają właśnie tych pancerzy obcych, pomimo że my formalnie nie płacimy za ich kosztu tych tworzyw, prawda? Nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc, trudno mi będzie to zweryfikować, ale działajmy pod takim założeniem na ten moment. Również lepszy wariant railgunów, coilguny i magnetyczne dysze do naszych przyszłych silników. Logistyka floty, nic, żadna z technologii, żadne dwa badania nie są z tej samej gałęzi, więc powinniśmy mieć maksymalne bonusy. I to by oznaczało również, że logistykę floty, ja chciałbym teraz najbardziej
się na niej skupić i to oznacza, że wszystkie globalne technologie opracujemy jeszcze przed początkiem 2034. Wydaje mi się, że to byłoby w miarę rozsądne i tak z takim założeniem tutaj do sytuacji podejdziemy. Jak opracujemy Korgany, to natychmiast w tym slocie dalej będziemy opracowywali najlepsze spektrum emisji laserów, a w tym slocie wtedy najprawdopodobniej opracowywalibyśmy najlepszą, bo to również jest energetyczna domena, opracowywalibyśmy tutaj najlepszy typ struktury tych laserów. Tym samym w 2035 najprawdopodobniej bylibyśmy w stanie stworzyć pierwsze floty oparte o najlepsze systemy laserowe i przede wszystkim mieć nasze bazy wyposażone w najskuteczniejsze lasery, jakie są dostępne w tej grze. To jest nasz zamysł. Na ten moment, co nam z tego wyjdzie, to inna kwestia. Chciałem sprawdzić, jaką technologię mają inne inne frakcje, które ja nie mam. I okazuje się, że jest to technologia zupełnie bezużyteczna, ale i tak możemy ją upiąć, bo czemu nie? Tak z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, bo byłem głęboko zaintrygowany tym, jakim cudem mogą mieć technologie, które ja nie mam. Okazuje się, że po prostu mieli bezużyteczną technologię, której nie chciałem marnować czasu na badanie. Dobra, kolejny przeskok. I kolejny handel z frakcją, z którą wcale nie musimy być w drodze. Bardzo drogie technologie, tak to imiejmy, wysoko w łańcuchu badawczym, za odrobinkę zasobów, znów szczodry podarek, aby zredukować ilość frakcji, z którymi jesteśmy na wojnie. Możecie zobaczyć, że teraz sytuacja wygląda odrobinkę lepiej niż ostatnio. Inicjatywa, konflikt, ruch oporu, konflikt, akademia, tolerancja. Gdzie akademia z nikim nie jest na wojnie, ale jesteśmy na wojnie właśnie z ludzkością pierwszą, protektoratem i sługami. Nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie być neutralny w tym konflikcie, czy po stronie obcych. Sługi, protektorat zawsze należy tępić. Myślę, że nawet jakbym sługami grał, to bym aktywnie sabotował cele. Ale tak, tak wygląda na ten moment sytuacja. My dość niespiesznie tutaj reorganizujemy te okolice. Nie chcę aż tak bardzo wkurzać właściwie ludzkości pierwszej na ten moment. Rozważam jeszcze, czy na pewno, jak tutaj do tego najlepiej podejść. Nie mamy też aż tak dużego... Brakuje nam troszeczkę zdolności do zarządzania tym terytorium. A to będzie długofalowy proces, więc będę musiał rozważyć jeszcze co i jak tutaj zrobimy konkretniej. Cel jest zarysowany, zobaczymy jak długo nam zajmie jego realizacja. Technologie na ten moment są powolutku idą we właściwą stronę i pojawię się ponownie, gdy coś ciekawego się wydarzy. Skoro obcy przestali nas chwilowo atakować, to pomyślałem, że taktyczne swoich ogórków może zniszczyć kolejną bazę obcych. Zawsze to odrobinkę więcej egzotyków i zawsze to odrobinkę mniej szansy na to, że pojawi się kolejna obca nacja. I widzimy, że powolutku próbują tutaj kraje kontrolowane przez ludzkość pierwszą, akademię i ruch oporu wyeliminować jak najwięcej administracji obcych, co jest absolutnie idealne dla nas, bo walcząc z administracją obcych, oni ściągają na siebie gniew rzeczonych. Tym samym my nie narażamy się na odwet, a ta sytuacja na Ziemi jest opanowana. Widzimy, że jedna z naszych wcześniej zaplanowanych stacji na orbicie Merkurego wreszcie ukończyła
nanofabryki, kompleks nanofabryk. Ja źle zapamiętałem, to nie jest 240, tylko 250. Czyli cztery takie, prawda, kompleksy dają nam 1000 miesięcznie. Byliśmy w głębokiej dziurze budżetowej, teraz jesteśmy w delikatnie mniej głębokiej dziurze budżetowej. Dodatkowo ja przesadziłem o jedną za dużą farmę słoneczną, tutaj dałem, ale jeżeli teraz coś zaczniemy tutaj budować, to niestety stracimy całą bonusową ilość kasy. Ale ta baza kosztuje nas zbyt dużo substancji reaktywnych i wody, więc my będziemy chcieli teraz, zobaczcie, jesteśmy tak głęboko na minusie. Będziemy chcieli jednak wybudować tutaj kompleks agrealny, dodatkowy kompleks agrealny, i te dwa kompleksy powinny zredukować koszt do zera, bo jak ten włączymy i włączymy, jak widzicie, wydaje mi się, że prawie do zera, w okolicach zera koszt powinien tutaj jak najbardziej się znajdować. I tak to będzie miało wyglądać. Wobec powyższego, skoro to już wiemy, to ja zaplanowałem kilka stacji podobnych, tylko bez stoczni. I na tych stacjach nie pamiętam, czy ja umieściłem, wydaje mi się, że ja umieściłem tylko pojedynczą agrokulturę. Więc to, co musimy zrobić, to musimy to naprawić na tych stacjach. Koniecznie musimy mieć dwie agrokultury, aby zrównoważyć te absurdalne koszta w wodzie i substancjach chemicznie reaktywnych. To tak wygląda mniej więcej zabawa na tym etapie rozgrywki, albo wiemy, w co się pakujemy, a tutaj mogłem coś sprawdzić. Czyli tak, mieliśmy, teraz mamy dwa kompleksy rolnicze. Albo wiemy od samego początku, jak to ma wyglądać, albo uczymy się metodą prób i błędów. Jak widzicie, ta metoda prób i błędów dość dużo mnie już kosztowała, jeżeli chodzi o dochód, jeżeli chodzi o zapas tych substancji. Warto będzie o tym na przyszłość zwyczajnie wiedzieć, mieć to na uwadze, uwzględnić. A na ten moment przynajmniej troszeczkę więcej wiemy, co tutaj takiego ciekawego się dzieje. I widzimy, że obcy znów kursują między... O, obcy mają dwa osobne statki matki. Jeden ze skortą, jeden bez. Nie żebyśmy byli w stanie się zmierzyć ze statką matką. Wybaczcie. Nie jestem w formie, jak już słyszeliście z początkiem odcinka. Ale tak. Nie jesteśmy jeszcze w stanie się z obcymi zmierzyć. Na ten moment jedyna rzecz, którą możemy efektywnie robić, no to używać ludzkich żyć i materiałów, jak najmniejszej ilości materiałów, jak najmniejszej ilości ludzkich żyć, żeby przekonać obcych, że nie jesteśmy zagrożeniem i że mogą nas rozwalić w dowolnym momencie bez najmniejszego wysiłku z ich strony. Opracowujemy kolejne ciekawe technologie i na ten moment kolejny przeskok. Z racji głębokich braków, jeżeli chodzi o specyficzne typy substancji, zdecydowałem się reaktywować projekt Skoczek Skalny. Nie jest to, jak pamiętacie, najlepsze rozwiązanie, wiele mu brakuje do perfekcji, ale jednocześnie, moi drodzy, może nam pomóc w miarę rozsądnej skali czasowej, więc będziemy chcieli to uczynić. Wybudowaliśmy go na series i będę chciał rozejrzeć się za najbardziej adekwatnymi transferami series do innych ciał niebieskich w pasie asteroid, które miałyby duże zapasy
substancji chemicznie aktywnych i wody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment przeskok. Mamy nasze podstawowe trajektorie obu skoczków skalnych. Które będą w najbliższym czasie. I również mamy wreszcie dostęp do podstawowych technologii napędów plazmowych, opartych na fuzji. Nie jestem pewien, którą ścieżką pójdziemy jeszcze. Będę musiał przyjrzeć się drzewkom technologii. Mamy również coilguny. Mamy również troszeczkę innych rzeczy, które... Przepraszam. Na które musiałbym zwrócić większą uwagę. I jak słyszycie, ja sam tak nie domagam leciutko, ale postaram się jeszcze ten odcinek przygotować. Tutaj mamy również kilka innych typów reaktorów, silników plazmowych. O, ciekawe. Ten silnik używa... substancji rozszczepialnych? Okej. Okay. Czyli to nie jest. To jest silnik plazmowy, ale nie fuzyjny. Inny silnik, który my teraz opracowujemy, Triton Pulse Drive, to on używa właśnie technologii fuzyjnych, więc potrzebujemy reaktora Z-Pinch Fusion, który mamy już początkowo opracowany i będziemy tym się bawić właśnie. Również opracowuję dwie finalne technologie, jeżeli chodzi o lasery bojowe, jeżeli chodzi o globalne badania z tego zakresu. Jak widzicie, troszeczkę czasu upłynie, zanim na obu położymy nasze łapki, ale coraz więcej rzeczy zaczyna zgrywać się do kupy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie koniec końców. Nacja obcych na Ziemi już nie istnieje. Zostali zmiażdżeni przez siły, połączone siły Akademii Ruchu Oporu i Ludzkości Pierwszej. Cóż za piękny przykład współpracy między frakcjami, gdyby tak byli w stanie robić to częściej. Zastanawiam się, dlaczego ta obca nacja była tak słaba, dlaczego obcy nie wysłali tutaj żadnego wsparcia, żadnych dodatkowych sił. Jedyne, co ta obca nacja miała, to armię lokalnie rekrutowane z ludzi. Nic więcej. Więc nie było to olbrzymie zagrożenie per se. Było to zagrożenie tylko i wyłącznie, moi drodzy, dla naszej wrogości z obcymi, ponieważ aktywne działanie przeciwko wszelkim aktywnościom obcych czy sług wywołują agresję ze strony AI. Po co my tutaj armię dodatkową budujemy? Bez sensu, marnowałem tyle zasobów. Wygląda na to, że musimy coś w tym guście tutaj na miejscu zacząć robić, jeżeli Brazylia nas interesuje w ogóle. Bo szczerze mówiąc, znaleźliśmy się tutaj głównie po to, żeby skontrować ruchy obcych w ostateczności. A efektywnie, szczerze mówiąc, nie widzę... Znaczy, 17 punktów kontroli, punktów kontroli misji, prawda, piechotą nie chodzi. Tym samym... Całkiem fajnie to wygląda. Mamy 181 punktów kontroli misji z Ziemi. Tylko 32 z habitatów, czyli nie musimy aż tak dużo płacić, prawda? Bo za każdą kontrolę misji na habitacie musimy płacić pieniążki, zasoby kosmiczne. Więc wygląda na to, że na ten moment całkiem sprawnie nam wszystko idzie. Wybudowaliśmy serię dodatkowych centrów agralnych. O, widzę, że przesadziłem jednak i niepotrzebnie wybudowałem trzecie tutaj. My już dwa mieliśmy zaplanowane. Ciekawe. To w takim wypadku po prostu będzie się to marnowało, bo nawet jeżeli wyłączymy ciebie, to musimy dopiero ciebie wyłączyć, żeby koszty nam się pojawiły. Dwa w pełni wystarczają. Ja z jakiegoś podobałem się cię po prostu... Szkoda, że nie ma
tutaj po prostu ikonki mówiącej, czym to jest, czy jakiegoś krótkiego napisu, chociaż to by zawaliło UI pewnie. Po prostu trzeba rozsądniej budować te stacje, rozsądniej myśleć, rozsądniej planować, a nie tak jak ja na łapu-capu w kondycji, która nie sugeruje wybitnych zdolności intelektualnych, ale przynajmniej gra toczy się do przodu, takie drobne problemy nie powinny aż tak bardzo w nas uderzyć. Jak widzicie, nawet mamy już pozytywne zyski. Również wyekwipowałem wreszcie te dwie nowe organizacje, które zwiększają produktywność naszych kopalni. Tym samym mamy 88% bonusu do produktywności naszych kopalni. I dopiero teraz ledwie co pozytywnie to wychodzi. A pamiętajcie, że niedługo otworzymy całą masę nowych kompleksów nanofabryk, więc na przykład nasze zyski metali szlachetnych wyparują. Dlatego opracowuję teraz technologię, która zapewni nam 15% więcej do zysków z wydobycia metali szlachetnych. Nie wiem, czy to jest dodawane do tego bonusu, który obecnie mamy, czy to multiplikuje ostateczny wynik, który teraz mamy. Nie wiem, czy nawet będę w stanie poświęcić tyle uwagi, aby zweryfikować, czy to jest jedno, czy drugie. Na ten moment chciałbym skupić się na pchnięciu jeszcze jednak troszeczkę tego odcinka i później wrócę sobie do łóżeczka i pójdę spać pewnie. Ale przeskoczmy do czegoś ciekawszego w samej grze. Kolejny handel z ludzkością pierwszą. Są tolerancyjni względem nas. Zabieramy im zasoby, zabieramy im pieniążki, dajemy im technologię. Tak jak mówię, Exodus nie jest frakcją, która musi walczyć o prymat w układzie naszym planetarnym. Nam zależy tylko na ucieczce formalnie, więc im potężniejsze są frakcje, które mogą odwrócić uwagę obcych, tym lepiej dla nas w teorii, w mym zamyśle obecnym. Tak jak mówię, czy będzie to faktyczna meta, czy jest to rozsądne, no kwestia wysoce dyskusyjna, ale raz za razem robię to samo i zobaczymy, jakie będą tego skutki. I wreszcie znaleźliśmy technologię, na którą czekaliśmy. Operational Misdirection. Jest to technologia, która pozwoli nam jeszcze więcej punktów kontroli, jeszcze więcej habitatów, statków mieć w Układzie Słonecznym bez zachęcenia obcych do zmiażdżenia nas przez to. Jest to technologia, którą natychmiast chcemy opracować z maksymalnym skupieniem. I to możemy już z niższym. Ok, maksymalne skupienie. Chcemy mieć większy buffer możliwych działań przeciwko obcym. Będziemy chcieli wówczas zaczekać jeszcze z 2-3 miesiące. O, i nasz pierwszy skoczek skalny, który aktualnie będzie w stanie zrealizować swoje zadanie. Tak. Jak widzicie, ma też zmodyfikowany moduł. Nie używa rozszczepiania, używa fuzji. Więc możemy założyć sobie taką bazę. Oczywiście Outpost Mining i oczywiście będziemy potrzebowali Supply Depot, aby uzupełnić paliwo dla naszego okrętu. Oczywiście będziemy mieli wystarczająco dużo zasilania, żeby wszystkie moduły naraz być odpalone, ale po prostu na chwileczkę Construction Module włączymy Supply Depot, uzupełnimy paliwo dla naszego skoczka, wyślemy go w dalszą podróż i zburzymy Supply Depot. Najprawdopodobniej postawimy w jego miejsce na przykład nic. Nic byłoby bardzo adekwatne. Więc kolejna
nasza baza, która zostanie skonstruowana odrobinkę szybciej niż miałoby to miejsce, gdybyśmy wysyłali to z ziemi. A sam nasz stateczek może już wylądować i zaczekać na możliwość uzupełnienia paliwa. I przeskoczymy do kolejnego ciekawego momentu. I aby świętować sukces naszego pierwszego skoczka, który faktycznie zadziała tak jak powinien, użyjemy najnowszej technologii napędu fuzyjnego, aby stworzyć wreszcie adekwatny model skoczka. 3,3 tysiąca ton, 19 osób załogi, 0,1 g akceleracji w ramach walki, 256 km na sekundę delta V. Napędy fuzyjne, moi drodzy, zbliżamy się wreszcie do terytorium, po którym wcześniej poruszali się tylko obcy. Mamy dostęp do technologii, które w przyszłości użyjemy do tworzenia faktycznych okrętów militarnych, ale na ten moment mogą nam pozwolić na błyskawiczne, a przynajmniej wielokrotnie szybsze skolonizowanie układu asteroid, prawda? Znaczy, skolonizowania pasa asteroid wewnątrz Układu Słonecznego. A więc skoczek skalny fuzyjny, wzór trzeci, zostanie zapisany i stworzymy sobie przynajmniej dwa takie okręciki, stateczki na CS. Przeskoczymy do kolejnego ciekawego momentu. Nasz dobry przyjaciel, Wiktor 70, powrócił i ponownie zajmuje się niszczeniem stacji, które specjalnie umieściliśmy tutaj na jego drodze. Poza tym opracowaliśmy wreszcie technologię, która pozwala nam jeszcze więcej punktów kontroli misji efektywnie używać. I gdy ustabilizujemy wreszcie finalnie naszą kosmiczną ogólną ekonomię, przychód gotówki, wówczas zaczniemy myśleć o możliwości bardziej drastycznego, szybkiego rozwoju, czyli stworzenia być może jakichś dwóch stacji kontroli misji na orbicie Merkurego. To jest jedna z możliwości. Wtedy będziemy chcieli ulepszyć wszystkie nasze kopalnie do tieru trzeciego, zmaksymalizować te zyski, wybudować jeszcze kolejną serię nanofabryk, kompleksów nanofabryk i potem, czyli tak około 2035-2036 mielibyśmy bardzo solidną ekonomię, mielibyśmy zapas kontroli misji, bo stworzylibyśmy jeszcze nowe bazy i wtedy moglibyśmy myśleć o stworzeniu faktycznie działających flot. Gdzie my technologię do stworzenia tych flot będziemy mieli na ten moment, przy takim rozkładzie badań, jaki mamy, właśnie w 2035. I myślę sobie, że to może być w miarę nawet prawie, że częściowo rozsądna rzecz. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Tak wygląda plan na ten moment i zobaczymy, czy ja w ogóle będę pamiętał o tym planie, kiedy ponownie usiądę do tej gry. Ale nie powinno być aż tak źle. Jeszcze taki jeden czy dwa przeskoki pewnie w tym odcinku będą. Drugi z naszych skoczków skalnych wykonał swoje zadanie, ale nie będziemy go już potrzebowali, więc zezłomujemy go tutaj na miejscu. Nie będzie to zezłomowanie w koło stoczni, więc niestety nie dostaniemy zasobów. Ale nie będziemy już używali przestarzałej generacji skoczków skalnych. Czekamy teraz na fuzyjne skoczki skalne, które powinny odrobinkę sprawniej sobie poradzić. Nie pamiętam, czy mówiłem o skoczku skalnym, który już jedną bazę założył, że wysłaliśmy go dalej na Germanię. To chwileczkę mu zajmie dolecenie tam. Na CS niebawem zbudujemy kolejne skoczki skalne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o naszą sytuację na Ziemi, to
nie jesteśmy już na wojnie z żadną z proludzkich frakcji, czy jesteśmy na wojnie tylko z frakcjami, które wspierają obcych. I to mi całkowicie odpowiada. Będziemy jeszcze dookoła tego kombinowali, handlowali z nimi. Co jakiś czas staram się rzucić okiem, czy mam jakieś zasoby, które chciałbym im zabrać. Inicjatywa ma troszeczkę metali. Bo jak widzicie, będziemy mieli niedługo duże braki, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Więc jeżeli gdzieś jest możliwość zakupu tych metali szlachetnych, zakupu substancji chemicznie reaktywnych, zabrania im kasy, to na tym będziemy chcieli się skupić, z nimi pogadać, dać im technologię w zamian za zasoby. Tym samym rozwijamy całą ludzkość i staramy się zapewnić jej szansę na przynajmniej walkę z obcymi. Nie wiemy, czy na wygraną z obcymi, ale przynajmniej na walkę. I ostatni przeskok. Mamy do dyspozycji wreszcie nasze skoczki fuzyjne. I zobaczcie, jaka jest różnica. Mamy 200. Te skoczki, które ja teraz wam pokazuję, są odrobinkę inne niż te, które widzieliście, ponieważ stworzyłem je w taki sposób, aby były w stanie również badać niezidentyfikowane światy, do których nie wysłano sondy wcześniej, więc są odrobinkę większe, powolniejsze i mają mniejszy zasięg, wydaje mi się, albo większe zbiorniki, nie pamiętam, w którą stronę poszedłem. I możemy zobaczyć, prawda, że możemy w lekko przeszło 5 tygodni dotrzeć do miejsca, do którego chcemy dotrzeć, ale zużywając prawie całe Delta V, albo możemy 4 tygodnie dłużej lecieć i zużyć połowę naszego Delta V. I wydaje mi się, że zużycie połowy naszego Delta V byłoby bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Czyli lecimy na Telię, to jest asteroida, która posiada odrobinkę metali szlachetnych i jest to coś, czego bardzo mocno nam brakuje. Dlatego właśnie chcemy się tam udać. Efektywnie to byłby finał naszego odcinka. Wyślijmy może ciebie. Jeszcze z końcem odcinka, po końcu odcinka wyślę drugiego skoczka do innego odpowiedniego miejsca. Pozarządzam jeszcze kilkoma innymi rzeczami. Na ten moment możemy nacieszyć oczy ilością detali, które tutaj mamy. Przy użyciu przycisku P możecie zobaczyć, czy dane ciało niebieskie jest przez was zbadane, czy musicie wysłać tam sondę jeszcze. I tak. Pas asteroid jest bardzo zatłoczony, można by rzec. Wszystkie frakcje coś tam dla siebie próbowały zebrać. I sytuacja naprawdę zaczyna się powolutku rozkręcać. Teraz prawie przeszło 4 godziny, prawie 5 godzin wewnątrz do nagrywania tego odcinka spędziłem, więc udało nam się czas w miarę znacząco popchnąć. Wydaje mi się, że jeszcze 2-3 odcinki i będziemy w stanie zacząć faktycznie walczyć z obcymi, mimo że nie należy to do zadań naszej frakcji. Najprawdopodobniej to, co ja zrobię, to postaram się jednocześnie przygotować do walki z obcymi, jednocześnie przygotowywać do wygrania jako Exodus. Gdy będziemy mieli zapewnioną wygraną, to być może pobawimy się jeszcze troszeczkę i powalczymy z obcymi. To są takie luźne myśli, dajcie znać w komentarzach, co najbardziej chcielibyście zobaczyć. A na ten moment dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!